Faktycznie Dominik Harasim, wiele lat z WordPressem, wiele przeżyć z moimi klientami, tak naprawdę chyba przeżyłem już wszystko, dlatego że jesteśmy agencją, która robi dużo różnych rzeczy, od rzeczy bardzo prostych, prozaicznych, do rzeczy dość skomplikowanych. Tym razem zgłosił się do nas jeden klient, który posiada sklep na WordPressie, na WooCommerce oraz ma wtyczkę WP Olimport Pro i chciałby zaimportować sobie produkty do takiego sklepu, no ale ma pewien problem, nie jest w stanie sobie z nim poradzić. Okazuje się, że parametry produktów, które on by chciał tam wrzucić, atrybuty, znajdują się w polu, w takim pliku XML, w polu description i one nie mają jakiejś takiej większej usystematyzowanej struktury. I on by chciałby to jakoś tam wrzucić, prawda? Ja pomyślałem w pierwszej kolejności, że no źle chyba nie będzie, tak? Jakoś sobie tam napiszemy jakieś wyrażenie regularne, jakoś tam to rozpoznamy, no nie, coś tam tu musi być, za coś się złapiemy, prawda? Że to nie będzie raczej problem, będzie raczej szybkie zlecenie, załatwimy to, pieniążki, no to lecimy. Bierzemy pierwsze description, patrzymy jakie on tam ma te parametry, które chcielibyśmy wrzucić jako atrybuty i patrzymy po czym można by się tutaj złapać. No, ja z tego co widzę, to może te nawiasy klamrowe, może coś by tam było, ale to się nie pokrywa do końca. Może po spacji, ale z drugiej strony spacja oddziela również wartości, w ramach wartości atrybutów są również spacje, także generalnie słabo. Jest jeszcze normalny taki tekst ciągiem, czyli tak jakby ktoś sobie po prostu pisał o produkcie, potrafi tutaj w tekście występować taki normalny tekst pisany, czyli tam przykład właśnie kolekcja Piatto, tak, z kolekcji Piatto, więc on, nie wiem, słowo kolekcja też nie byłoby tutaj kluczem, więc byłoby generalnie bardzo ciężko. No i pomyślałem, że no, łatwo nie będzie, to jest jakiś dramat, po prostu nie mamy się za co złapać. No ale nie, wiem, że nic nie wiem, jak to mawiał Sokrates, więc mówię, spytam kogoś, kto może coś więcej wie na ten temat, prawda? I pomyślałem, że może AI mi pomoże w tym przypadku, mówimy tutaj o czacie GPT, zapytamy, co on ma do powiedzenia w tym temacie, dlatego że wielu złośliwców twierdzi, że tylko do tego się nadaje, czyli do pisania wyrażeń regularnych. No to pytamy czata GPT, czy by nam nie pomógł w tym zakresie. Składa nam wyrażenie regularne, nie wiem, czy dobrze widać, czy jest dobry kontrast i patrzymy, co tam jest napisane. Rodzaj, kamień, oddzielony wzór, typ, zapięcia, materiał i tak dalej. To są słowa klucze, na podstawie których on próbuje wyłapać zawartość jakiegoś atrybutu. No ale my nie wiemy tak naprawdę w momencie pisania wyrażenia regularnego, ile mamy atrybutów i jakie one są. Więc co on de facto tutaj zrobił? Musimy się zastanowić. On musiał zrozumieć, jakie są atrybuty w tym tekście i użyć ich jako słowa klucze do wyodrębnienia ich wartości. Co to oznacza? To oznacza, że on rozumie ten tekst, tak? I być może zechciałby nam pomóc w tym zakresie, żebyśmy się z nim zintegrowali, zapytali go, jakie tam są parametry produktów, i żeby on nam je po prostu wypluł w jakiejś formie, której nam się podoba, na przykład w formie tablicy. Co więcej, pomyślałem, że skoro jest to możliwe i on nam tak naprawdę najprawdopodobniej poda te parametry produktu jeszcze w określonej formie, żeby było łatwo to zintegrować, to może jeszcze chciałby się zintegrować sam ze sobą. Bo przecież lenistwo to jest dobra cecha w pewnym zakresie, więc jak gdyby napisał integrację sam ze sobą, to w ogóle wszyscy byliby szczęśliwi. I tak się zaczęła ta przygoda zwana incepcją. Nic tak nie przełamuje lodów, znaczy musimy się zaprzyjaźnić z naszym czatem GPT, dlatego poprosiliśmy go o jakiś dowcip i taki dowcip nam przygotował na dzisiejszą konferencję. No dobra, poznaliśmy się z czatem GPT, no to lecimy. Prosimy go, żeby nam napisał integrację z czatem GPT w języku PHP. No i wypluwa nam jakoś tam informacje, czytamy, co on nam tam proponuje. Proponuje, żebyśmy przy użyciu kompozera, tego tu akurat nie ma, zainstalowali Guzzle i obsługiwali żądania w ten sposób. No ale ja jakby nie znam, nie udało mi się jeszcze poznać Guzzle, to postanowiłem go poprosić, żeby zrobił to troszeczkę inaczej, bardziej po bożemu. Wolałbym za pomocą CURL-a. Oczywiście nie ma problemu, czat GPT jest bardzo grzecznym czatem, więc postanowił zintegrować się z nami przy pomocy CURL
i wskazał nam instrukcję, jak należałoby to zrobić. To znaczy, że jest tam taki fragment kodu, w którym należałoby podmienić swój klucz API, rzucić to wszystko, no i zobaczyć i oczekiwać efektów. No to idziemy na stronę czata GPT, generujemy sobie klucze API, rzucamy w tamto miejsce, no i co? Odpalamy. Już do domu, praktycznie już koniec integracji, tak? Nie. Nic się nie stało. Biały ekran, wrzuciliśmy oczywiście na serwer sobie na razie te skrypty, jeszcze nie mówimy o wtyczce WP All Import Pro, tylko na razie na serwerze, no figa z makiem, nic się nie stało. Nie mamy, trochę mało danych mamy z białego ekranu, ciężko się wnioskuje, więc mamy za mało danych, wracamy do niego, udajemy juniora i pytamy się, co by w tej sytuacji zrobił. Może by nam, podpowiemy mu nawet, że może jakieś debugowanie albo coś, żeby nam pokazał, no jest jakiś błąd, to pewnie da się go jakoś złapać, ten błąd, i zobaczyć, co tam się faktycznie dzieje. On oczywiście grzeczny, więc wykonuje nasze polecenie, wrzuca nam kod i otrzymujemy coś takiego. Model DaVinci Codex nie istnieje. Czy może mi jakoś pomóc? On grzeczny oczywiście, przeprasza i mówi, że nie ma problemu, zmienimy rodzaj modelu i wypluwa nam kod. No to my oczywiście ten kod bierzemy, wrzucamy, ustalamy prompt i prompt jest następujący. Musicie go przeczytać, trochę zapamiętać, dlatego że jest kluczowy w kontekście kolejnego slajdu. Nic trudnego generalnie, tak? Ma tekst, który jest dołączany dynamicznie, musi wypisać w postaci tablicy wszystkie parametry, które tam rozpoznał. Wrzucamy to wszystko, no i co? Lecimy. To jest wynik. Lekko mówiąc, nie jest to do końca to, o co prosiliśmy, prawda? Także coś jeszcze poszło nie tak. No to wracamy, prawda, do niego. Jakieś głupoty mi tutaj piszesz. Niestety wtedy stwierdziłem, że on tak naprawdę nie do końca rozumie, nie rozpoznaje, jakie modele, do czego służą i tak dalej. Postanowiłem poczytać dokumentację i zobaczyć tak naprawdę, z czym ja powinienem się zintegrować, jak nazwać, jak po prostu stworzyć prompt do tej integracji, tak? I ustaliłem, że modelem, z którym ja chciałbym się zintegrować, będzie model GPT 3,5 Turbo, więc prosimy go, on oczywiście grzecznie odpowiada, integruje się z modelem GPT 3,5 Turbo, no i już jesteśmy prawie w domu, prawie. Bo dostajemy znowu błąd, zły endpoint, tam jakaś taka kwestia programistyczna, integracja z każdym modelem troszeczkę się różni, więc po prostu dostaliśmy błąd. On przeprasza, mówię grzeczny, no i wyrzuca nam, my oczywiście bierzemy kod, poprawiamy, no i wyrzuca nam taką sytuację. Mamy to, moi drodzy. Rzuciliśmy na serwer, otrzymujemy odpowiedź i widzimy. Kamień bardzo ładnie rozpozna, że brak kamienia, materiał złoto, kolor dwukropek złota, żółte. Nie poradził sobie w tym miejscu, dlatego że powinien być kolor złota, dwukropek żółte. Próba sobie poradził, grubość szyny, reszta w miarę sobie poradził, więc jest całkiem nieźle. Na tą okoliczność, to jest taki nasz mały sukces, postanowiłem czata GPT zapytać, czy nie opowiedziałby nam jeszcze jednego dowcipu, dlatego że jest w tym naprawdę bardzo dobry. Mi oczywiście wyobraźnia zaczęła szaleć, ja sobie zacząłem wyobrażać, jak mógłby wyglądać kapitan Widget. No ale od wyobrażania są też, szczególnie takich wizualnych rzeczy, są też lepsze narzędzia, więc postanowiłem spytać, co o tym sądzi Midjourney. I tak dostaliśmy kapitana Widgeta. Ok, wracamy. Idziemy teraz, mamy już gotową integrację z czatem GPT w zakresie jego samego, ale jesteśmy tak naprawdę maksymalnie w połowie drogi. Chcemy tak naprawdę, wiadomo, zintegrować tego czata GPT w taki sposób, żeby te atrybuty produktów były importowane z użyciem wtyczki WP All Import Pro. Idziemy do wtyczki WP All Import Pro z dodatkiem do WooCommerce'a płatnym i patrzymy, jak tam są dodawane te atrybuty produktów. Jak możemy sobie z tym poradzić? No i patrzymy i niestety okazuje się, że musimy znać
atrybuty, żeby móc je przeciągnąć i zmapować. Nie ma możliwości, żeby wziąć jakąś tablicę i w postaci całej tablicy wrzucić sobie jakieś dane. Ta wtyczka nie pozwala na taką sytuację. No to musimy coś pokombinować. To go pytamy. Nie da się tak naprawdę tego zrobić. Musimy to jakoś zaprogramować. Zakładałem, że będzie tutaj już taka bardziej rozbudowana kwestia programistyczna, żeby to wszystko poskładać. No ale mówię, będę walczył. Zobaczymy, może ChatGPT podoła temu zrobić. No i żarty się skończyły. Od tego momentu tak naprawdę to był błąd za błędem. Nie jestem w stanie tego na tak krótkiej prezentacji nawet streścić, ale generalnie na początku praktycznie nic się nie działo, potem nie importowały się atrybuty, nie importowały się taksonomie, przepraszam, do tych atrybutów. Było dużo różnych błędów, nawet w pewnym momencie udało mi się go zmusić, w sumie sam to zrobił, do czegoś, w co wiele osób nie uwierzyłoby, gdybym nie dał screena, tak czystą taką surówkę z rozmowy z czatem GPT, bez żadnej obróbki graficznej, czyli de facto dokonał błędu składniowego. Myślałem, że to jest wręcz niemożliwe, że już umie, ale jednak postanowił to zrobić. Więc jeszcze taki inteligentny to on nie jest. Może jest na poziomie juniora, który nie sprawdza za sobą. Maksymalnie. Kilka godzin tak naprawdę trwało to ta walka. Ja czytałem dokumentację, próbowałem go nakierowywać. Może jakiejś funkcji WordPressowej użyć, będzie lepiej się do tego nadawać. Cały czas mnie przeprasza, on mówił, grzeczny jest, także wiele przeprosin później, dostajemy to. Zaimportował nam atrybuty produktów, tutaj jest screen oczywiście bezpośrednio z WordPressa, tutaj słabo widać, ale są tutaj pewne jakieś takie rzeczy, które mógłby zrobić lepiej. Na przykład wysokość z zawieszką podaje jako 15 mm, drugi od dołu, a następnie importuje atrybut wysokość zawieszką w milimetrach i podaje bez milimetrów. Na przykład tak z tym sobie nie poradził. Ale to jest jeszcze pół biedy, bo najbardziej mi się podobało trzecie od góry, czego nie widać, że wysokość nieskończoności przyjmuje wartości 6 lub 9 milimetrów. Cała integracja kosztowała, cały import wszystkich produktów, ponad 5 tysięcy produktów, to kosztowało nas około $4. Całkiem, moim zdaniem, nieźle. 16 zł za pracę, do której trzeba było naprawdę wielu studentów. No i chciałbym takie podsumowanie. Bardzo nas straszy się tą sztuczną inteligencją i zakładamy, że proces rozwoju będzie naprawdę szybko postępował i w najbliższych latach pewnie bardzo dużo miejsc pracy zostanie w jakiś sposób zastąpione przez tą sztuczną inteligencję. Natomiast na dzień dzisiejszy nawet ChatGPT 4, z którym rozmawiałem, jest na takim etapie, że jeżeli będzie miał do czynienia troszeczkę bardziej zaawansowanym kodem, jest w stanie nawet, co się naprawdę zdziwiłem, dokonywać błędów składniowych. Także trzeba naprawdę uważać i bardzo mocno go nakierowywać, dlatego że jeszcze naprawdę wiele nie potrafi i to jest bardzo istotne. Na pewno jest bardzo miły i grzeczny, także wykona każde wasze polecenie, także to jest ważne. No i jest moim zdaniem relatywnie tani, tylko na pewno trzeba posiadać umiejętności programistyczne albo przynajmniej wiedzę z zakresu architektury, żeby z nim rozmawiać, bo uwierzcie mi, w tym kroku, gdzie zaczęły się schody, bez wiedzy programistycznej tak naprawdę nie ma możliwości, żeby dobrnąć do końca. I to tyle.